Nikt, naprawdę nikt nie spodziewał się, że kiedy pan marszałek czy pan marszynek Hołownia wzywa, by kupić popcorn i oglądać Sejm jak show, bo show będzie świetny, będzie idolowo, będzie nowocześnie, będzie streamingowo, to nikt, naprawdę nikt nie spodziewał się, że tym, który najpełniej podchwyci to wyzwanie i wypełni zapowiedź marszałka Marszynka, będzie Grzegorz Braun. Ale on to właśnie zrobił. Wykonał akcję, która wygenerowała gigantyczne zasięgi i proszę zobaczyć, co się dzieje. Tam oczywiście jest wielkie, w tak zwanych tradycyjnych mediach, jest gigantyczne oburzenie rozmaitych gruntów, że to jest niewyobrażalna podłość, że to jest nie wiadomo jak straszne, że to jest nietolerowalne w ogóle, jest takie słowo. Absolutnie nie wiadomo, co trzeba zrobić z tym Braunem. No właściwie nie wiadomo, co trzeba zrobić, bo z kar, które na niego nałożono, to on się śmieje. Natomiast w mediach społecznościowych facet po prostu zrobił fajny numer. I zobaczcie państwo, najbardziej charakterystyczna rzecz, dwóch śraperów nagrało teledysk, zresztą parodię modnego przeboju. O Grzegorz Braun, świece gasi, cała Polska, Junia widzi. Zwróćcie państwo, to ma setki tysięcy, nie wiem czy już miliony odsłon, bo rzeczywiście melodyjka wpada w ucho. Rzecz jest śmieszna, jajeczna, tam w ogóle nie ma słowa o tym, dlaczego ten Braun zgasił świecę. Nie ma w ogóle słowa o tym, jakie on świecę zgasił. Jest mem, gaśnica, facet z gaśnicą gasi świecę. Ha, 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 świetny numer. Jeszcze czegoś takiego w tym Sejmie nie było. Na razie, bo teraz nie wiem, co wymyślą. Jachira kartki rzuca. To słabe było. No, nie wiem, co wymyślą, żeby przebić te gaśnice. Nieważne, co to było za świece, nieważne, że to była Hanuka, nieważne, jaki Braun podaje, po prostu wygenerowano głupotę, która to głupota ogarnia media społecznościowe. Wszyscy to wiedzą. Facet na tym wygrał i te wszystkie potępienia można sobie włożyć głęboko. Dlatego piszę, że nie sposób potępić Grzegorza Brauna. To nie ma nic wspólnego z moim osobistym przekonaniem na temat tej akcji, którego zresztą nie jestem pewien, ponieważ dopada mnie to, co często mówię, że jest największym problemem nie tylko w pracy komentatora politycznego i pisarza zajmującego się polityką, ale w ogóle jest największym problemem, jaki staje zawsze przed ludzkością, czyli odpowiedź na pytanie głupota czy sabotaż. Nie wiem, co że Grzegorz Braun jest trochę szurnięty, co mu bardzo, bardzo pomagało jako reżyserowi. Dzięki temu robił naprawdę świetne filmy i zawsze mówiłem, że przechodząc do polityki wyrządził podwójną krzywdę i polskiej kulturze, że ją opuścił i polskiej polityce, że do niej wszedł. Ale wszedł do niej 5 lat temu. 4 lata był posłem w tym Sejmie i za każdym razem co roku świece hanukowe w tym Sejmie się paliły. To miało sens, czy to miało, nie miało sensu, w tej chwili to już nie ma co rozmawiać, bo po tej akcji to już meritum jakiejkolwiek dyskusji się nie liczy. Po prostu jest w Polakach taki gen, którego osobiście nie cierpię, ale no cóż, zgodnie z Maksymą Dmowskiego, mogę być dumny z tego, co w Polakach wielkie, ale nie mogę udawać, że nie wiem i nie wstydzić się. Muszę się wstydzić za to, co w nich jest podłe, małe, wredne i głupie. No głupi jest ten taki polski zwyczaj nadskakiwania wszystkim, takiego przypodobywania się wszystkim. I to właśnie te hanukowe świece, takie, żeby się przypodobać, bo polski inteligencik myśli, że jak będzie dla kogoś miły, to on też będzie dla niego miły. Jak będzie miły dla Żydów, świece hanukowe zrobi, chociaż podobno, ja wielokrotnie słyszałem w połajankach rozmaitych Gazety Wyborczej, że przecież, z naciskiem na przecież, w Polsce nie ma żadnych Żydów. Ci antysemici głupi, jakieś coś mówić o Żydach, kiedy w Polsce nie ma żadnych Żydów. To jak w Polsce nie ma żadnych Żydów, to po wuja tam stały te świece. Ale dobra, nie o tym mowa. W tej chwili one oczywiście tam będą stać do końca świata, ponieważ każdy, kto powie, że nie ma sensu, żeby one tam stały, to będzie od razu ustawiany obok Brauna i będzie mu wciskana gaśnica proszkowa do ręki. Więc będą stać, ale mówię, stały tam od 4 lat. 4 razy poseł Braun przechodził koło tych świec, jakoś nic go nie ugryzło, nie? A teraz nagle go ugryzło, więc głupota? Może jednak sabotaż, ale czyj sabotaż? Nie wiem, na czyje zlecenie to zrobił, po co to zrobił. Czy tylko chodzi o sabotaż w Konfederacji, o to, żeby rozwalić klub poselski Konfederacji, bo jest taka teoria, że
został tam zmarginalizowany, źle to znosił, więc postanowił się wyłamać. No bo Konfederacja w tej chwili też, zobaczcie Państwo, dostała diabelską alternatywę, to znaczy zapowiedziano jej w tym Sejmie, że straci klub poselski, czy straci marszałka Sejmu, jeżeli nie wyrzuci Brauna, ale jeżeli, wicemarszałka oczywiście, mówię o Krzysztofie Bosaku, ale jeżeli wyrzuci Brauna, to też straci wicemarszałka Sejmu, bo zostanie ich wtedy 14, bo Braunowców jest razem z nim 4 w Konfederacji, w związku z czym nie będą mieli 15 osób, nie będzie klubu, no to nie będzie wicemarszałka, więc jak w tej ruskiej bajce, którą lubię cytować, pójdziesz w lewo, to ci utną głowę, a pójdziesz w prawo, to cię powieszą. Ewentualnie odwrotnie. Ale dobra, Konfederacja to jest osobna sprawa. Pogadamy kiedy indziej o tym, jakie szanse miała, jakie zmarnowała i czy jeszcze jakieś szanse mają i co z tym dalej może być ewentualnie. Być może chodziło tylko o rozrywkę wewnątrzpartyjną, być może chodziło o coś więcej i być może inspiracja szła znacznie bardziej z wpływowych gremiów, bo toczy się ogromna gra, o której tu często wspominam i będę wspominał, będę Państwu wyjaśniał, o przepływy strategiczne, w największym skrócie mówiąc, o linie komunikacyjne, o polskie porty, o skomunikowanie tych portów pionowo przez Bałkany, do Adriatyku, do Morza Śródziemnego, do Morza Czarnego, przez który szlak jedwabny płynie, o centralny port komunikacyjny, który jako port cargo może odebrać wiele ruchu cywilnego Niemcom, ale jest też niezbędny, ponieważ za 2-3 lata, najdalej za 4-5, zacznie się wojna pełnoskalowa z Rosją na polskiej granicy i w tym momencie jest potrzebny port lotniczy, który będzie w stanie przyjmować te ogromne transportowce amerykańskie, których żadne Okęcie, Modlin nie przyjmą. Prawda? A w Szczerym Polu nie wylądują. Cała infrastruktura, o to się toczy wielka walka i w tej walce no, wygenerować takiego newsa, że przecież o tym Braunie w jakiejś najbardziej zakichanej gazetce gdzieś tam na Karaibach na pewno napisali, a już w New York Timesie, w Washington Post, w Jerusalem Timesie i innych takich, to na pewno po 50 artykułów było. Przepraszam bardzo, to w tej sytuacji, gdybym był szefem FSB i namawiał się z szefem BND, co by tu zrobić, żeby Polsce przypierdzielić, to nie wymyśliłbym niczego lepszego niż Grzegorz Braun wymyślił. Być może spontanicznie rzeczywiście. Nie wiem. Jak powtórzę, głupota czy sabotaż to jest najtrudniejsze pytanie, na jakie ludzkość musi regularnie odpowiadać. Nie odpowiem przekonująco na to, ale nie mówię też tego po to, żeby wyrazić potępienie dla Grzegorza Brauna, chociaż go potępiam to, co zrobił, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ go nie sposób potępić. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że nastąpiła inflacja potępiania za czyny antysemickie. Proszę to zapisać, podkreślić i powtarzać innym, a zwłaszcza winnym tej sytuacji. Jest taki serial stary polski, coś w czasie wojny się rozgrywał, Polskie Drogi się nazywał i tam taki był Żyd, który uciekł z getta i mówił, że dopóki ta kara śmierci groziła za coś konkretnego, jedno, dwa zachowania, to on by uważał, żeby się tego nie dopuścić tych zachowań, żeby przeżyć. Ale mówi, jak mu kara śmierci grozi za wszystko cokolwiek zrobi, za to, że w ogóle istnieje, to on się już żadnej kary nie boi, on będzie robił wszystko, w takim razie dopóki go nie dopadną i nie uśmiercą. Bo nastąpiła inflacja kary. I tak samo jest z inflacją potępienia. Przez tyle lat sypano gromami, potępieniami za antysemityzm na ludzi, którzy bynajmniej żadnymi antysemitami nie byli i żadnych antysemickich aktów się nie dopuścili. Po prostu tylko dlatego, że mieli czelność stać na drodze Adama Michnika, stać na drodze elit, które on reprezentował, stać na drodze Platformy Obywatelskiej, stać na drodze lewackich jakichś organizacji, w związku z czym szafowano tym oskarżeniem bezczelnie, bezustannie wobec ludzi absolutnie niewinnych. Zobaczcie Państwo sobie tę zakichaną, brunatną księgę. Co tam różni, to chyba środowisko niejakiego Pankowskiego, ale to nie ma znaczenia, czy to Pankowski, czy to Gumkowski, czy to Gaweł, czy to inny i inna z tych hejterskich organizacji. No, powtórzę przykład swój, bo mi najbliżej, tak? Żeby cały świat rozgłosić, że moja książka Hamnie zbuntowany neguje Holokaust, ponieważ jest tam określenie mit Holokaustu użyte, czyli stwierdzenie, że mit Holokaustu jest w centrum narracji historycznej izraelskiej
przekształcić we stwierdzenie, że Holokaust jest mitem wymyślonym przez Żydów, czyli że nie było Holokaustu, tak? Jakby powiedzieć, że Lech Kaczyński na przykład bardzo wysoko stawiał mit Powstania Warszawskiego, czy odwoływał się do mitu Powstania Warszawskiego, co zawartość, niby to zawiera w sobie stwierdzenie, że Powstania Warszawskiego nie było i że jest mitem. Trzeba być skrajną gnidą, łajdakiem i już mniejsza z tym, nie będę drażnił algorytmów YouTube'a. Państwo wiedzą, co myślę, żeby takie rzeczy robić i rozsyłać to po całym świecie. Po całym świecie rozsyłać, kiedy powiedziałem w telewizji państwowej, że kto nazywa obozy koncentracyjne hitlerowskie polskimi, bo były zlokalizowane w Polsce, to równie dobrze mógłby je nazywać żydowskimi, ponieważ siedzieli w nich i byli w nich zabijani Żydzi. A można by jeszcze równie dobrze, stosując ten sposób informowania, o jaki stosują New York Times rozmaite, można by napisać, że przecież Żydzi sami sobie ten obóz zbudowali, pomijając tę istotną część informacji, że budowali go pod karabinami, pod batogami SS-manów. I z tego pancia z Gazety Wyborczej lepi tekst do New York Timesa i tam publikują tekst, że w telewizji pisowskiej Ziemkiewicz niejaki nazwał Auschwitz żydowskim obozem koncentracyjnym i napisał, że Żydzi go sami, powiedział, że Żydzi go sami dla siebie zbudowali. Ja mówię o swoich przykładach, bo je pamiętam, bo znam, ale przecież zobaczcie Państwo, ile tego było. Dla łajdackiej, nikczemnej, malutkiej gierki politycznej produkowano nieustannie dziesiątki oskarżeń, setki oskarżeń. Przyzwyczajono ludzi, że jeżeli ktoś jest oskarżany o antysemityzm, to prawdopodobnie nie jest żadnym antysemitą, tylko normalnym, uczciwym człowiekiem. Prawie na pewno uczciwym, bo ci, którzy sermują tymi oskarżeniami, to są szuje przeważnie, w związku z czym jeżeli ktoś im staje na drodze, ktoś z nimi walczy, to znaczy, że jest fajnym facetem. Krótko mówiąc, oskarżenie, hasło, że antysemityzm przestało budzić jakąkolwiek grozę wśród szerokich kręgów społecznych. I to widać. Nie nagrałbym tego filmu, bo już ze samego Brauna już machnąłbym ręką, nie chciałbym się to komentować, za dużo ludzi o tym mówi, ale czytam u siebie w swojej gazecie w Dorzecze, znaczy na portalu naszym, wypowiedź jakiegoś rabina, przewodniczącego tam komisji Knesetu, już nie pamiętam, czy Yad Vashem, który powiada, że był na szeregu ostatnio uniwersytetów amerykańskich i niemieckich i jest przerażony, jaki wśród studentów tych uczelni panuje antysemityzm straszliwy. Po tylu latach walenia w łeb wszystkich oskarżeniami, edukacją, filmami hollywoodzkimi, którzy w ogóle przecież Oscara nie można dostać za jakikolwiek film, który by nie był o Holokauście, prawda, i nie krzewił jedynie słusznej narracji, choćby ona była tak kłamliwa jak u tych braciach Bielskich, prawda, czy jak w filmie Holland. Nieważne. Po tym wszystkim i on przychodzi i się dziwi. Taki inteligentny naród, on się dziwi. Nie pomimo. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że inflacja oskarżenia o antysemityzm nastąpiła taka, że już się nikt normalny tego oskarżenia nie boi. Tacy, co jeszcze mogą, są wysoko postawieni i mogą stracić pracę, to się jeszcze boją i się szczypią. I to jest efekt, znowu zapisany, kolejna publikacja z ostatnich dni. Komentarz do wojny w Strefie Gazy. Okazuje się, że w mediach tradycyjnych ukazało się ileś tam 300 tysięcy artykułów na ten temat w tych mediach, które w tym badaniu sprawdzono. 64% neutralnych uznali badacze, 30 parę procent proizraelskich, reszta antyizraelskich. Natomiast w mediach społecznościowych naliczono prawie 2 miliony wzmianek w tym samym czasie, artykułów, publikacji, postów, filmów, rolek i tak dalej, z czego 8% uznano za proizraelskie, 8% uznano za neutralne, a cała reszta jednoznacznie antyizraelska. Takie są skutki ogromnych kampanii walki z antysemityzmem, a tak naprawdę zinstrumentalizowania walki z antysemityzmem, zrobienia z antysemityzmu pałki do okładania ludzi, którzy z antysemityzmem nie mieli nic wspólnego. Więc teraz, cokolwiek się dzieje antysemickiego, czy to jest wygłup brzemienny w skutki oczywiście, ale jednak wygłup pana posła radykalnego, czy to są wielomilionowe manifestacje w zachodnich stolicach domagające się Palestyny od morza do rzeki, czyli od Jordanu do brzegu Morza Śródziemnego.
To spłaszczenie cały czas obowiązuje. Zwracam Państwa uwagę, jeżeli ktoś nie śledzi, że wśród odgłosów wojny w Gazie, to są ambasador izraelski, który się szarogęsi straszliwie w Warszawie, ale to tradycja, tu wszyscy ambasadorzy się czują ważniejsi od lokalnych, miejscowych władz. Jest ten ambasador dobrym przykładem takiego totalnego spłaszczania, to znaczy dla nich skrajnie nieważne, czy ktoś powie, przepraszam w cudzysłowie, Żydzi do gazu, czy ktoś powie, Palestyńczycy jako naród też mają prawo do samostanowienia i do istnienia, to dla nich jest to jedno. To jest ustawiane na takim samym poziomie jako straszliwy antysemicki hejt. W Stanach Zjednoczonych to była taka historia, wywalili tam z Uniwersytetu pani chyba w Pensylwanii, nieważne, skrajną lewaczkę, panią rektor i tam jeszcze parę innych osób, które nie rozumieją, co się dzieje, no bo jak BLM, prawda, tego, oni tutaj byli konsekwentni, więc oczywiście po stronie Palestyny okazało się, że donatorzy się wycofali, a Liga Bluszczowa, te rzeczy, kupa kasy, prawda, w związku z czym, kto daje kasę, ten rządzi. Och, broń Boże, nie wolno powiedzieć, kto rządzi światem, a przynajmniej amerykańską edukacją. No ale się okazało, że jednak nie lewacy, mi się wydawało. Do pewnego momentu jakby sobie szczekać na chrześcijan, na suprematystów białych, na białych mężczyzn, prawda, na heteroseksualistów, ta dowoli. Ale jak w pewnym momencie o jeden kroczek za daleko się posunęła pani feministka, poleciała, prawda, z tego rektorowania, jak ten i co? I ci lewacy, których ona wychowała, przyjmą to do wiadomości, położą duszy po sobie. Z pozoru może położą, ale gdzieś tam w środku to zagotuje się. Inflacja, oskarżenia, spłaszczenie tych oskarżeń, szafowanie w nimi w sposób nieuprawniony, co wywołuje naturalny odruch ukrytej, ale odłożonej w czasie solidarności z ludźmi oskarżanymi o antysemityzm. Straszliwie, straszliwie liberalna lewica Żydom nagrabiła. Tym bardziej, że wiele rzeczy, no to akurat po sobie, przecież tego słowa parchy użyłem kiedyś, pisząc o Lapidzie i Netanyahu, pisać właśnie to, że oni wyrządzają straszliwą szkodę swojemu własnemu krajowi. I dzisiaj ponad połowa Izraela nienawidzi Netanyahu, bo sobie zdała z tego sprawę, ale to oczywiście antysemityzm, krytykować Netanyahu i Lapida. No dobrze, chcieliście, macie. Nie mój zakiechany interes, ale jak teraz będziecie krzyczeć, potępiać Brauna, to róbcie to z pełną świadomością, że to, że możecie mu naskoczyć i że żadne to potępienie mu nie zaszkodzi, przeciwnie, tylko go wylansuje, to jest właśnie wina lewactwa tych wszystkich jaczejek, co to uważały, że walczą z antysemityzmem. Może nie szczerze, myślę, że cynicznie to wykorzystywała, ale część idiotów może by uważała, że naprawdę walczy. No to żeście tak se powalczyli, że żyła im uspiechów. Jak to będzie dalej? Ja już wiem. Wy zobaczycie.